Rozpoczęcie tej skróconej mojej kadencji rozpoczęło się od realizacji ścieżki rowerowej Jarocin-Mieszków. Przypominam, że koszt tej ścieżki został oszacowany na 5 milionów 600. Jestem przekonany, gdybym w tym czasie nie wszedł do urzędu, podobnej wartości środki by były wydatkowane. Natomiast udało się tą ścieżkę zrealizować na kwotę 2 milionów 400, czyli ponad 50% taniej w takim samym zakresie. Natomiast ta ścieżka, która jest dzisiaj tak bardzo, znaczy jest tak oczekiwana od wielu lat, którą rozpoczynamy realizować, jest realizowana w 100% przez Generalną Dyrekcję Drugi Autostrad Oddział Poznań. Po bardzo długich rozmowach z Generalną Dyrekcją w Poznaniu udało się wynegocjować takie rozwiązanie, że w tym roku gmina Jarocin nie będzie wydatkowała środków własnych na ten pierwszy etap. Natomiast gmina podjęliśmy decyzję, aby środki, którymi dysponujemy, wykorzystać zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją na przygotowanie kompleksowego projektu do końca doliny. Również wiąże się to na wielu odcinkach z wykupami terenu. Również stoimy tutaj na tej nowo budowanej drodze, bo chciałem się podzielić z Państwem informacją, że w tej krótkiej, półrocznej kadencji udało się wykonać w gminie Jarocin 15 km dróg. 15 km dróg, kiedy w poprzednich 2,5 kadencjach moich poprzedników w gminie Jarocin wykonano 30 km. Czyli rachunek jest prosty. Przez 2,5 roku wykonaliśmy 50% tego, co w 2,5 kadencji poprzednicy. Jest z nami dzisiaj projektant, podkreślam, projektant z Jarocina, który rozpoczął prace koncepcyjne odnośnie budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Jarocin. Wychodzimy z ankietą do mieszkańców, bo jestem przekonany, że to właśnie mieszkańcy powinni wypowiedzieć się, w jakich miejscach, na jakich ciągach powinny i w jakiej kolejności powinny być realizowane następne ścieżki rowerowe. Następną kadencję wydatkowanie czy realizację ścieżek na poziomie około 10 milionów złotych. Bardzo istotna informacja. Gmina Jarocin podpisała porozumienie ze stowarzyszeniem MTB Środa dotyczące przygotowania projektu budowy tras turystycznych, rowerowych na terenie powiatu jarocińskiego i średzkiego. Ten projekt jest przygotowany pod kątem pozyskania dużych środków w następnej perspektywie, jak chodzi o środki unijne 2014-2020. Słyszałem, że Państwo nie macie pozwolenia na ścieżkę, tylko na chodnik. Nie, tą inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Region Środa Wielkopolska. Jak Państwo sobie przejdą, warto tutaj porównać ciąg, który istnieje, czyli ten około metrowy chodnik i to, co jest w tej chwili przebudowywane, 2,5 metra szerokości, czyli poszerzony pas. Czy to zgodnie z przepisami pas dla rowerów, pas dla dokładnie ruchu pieszego? Tak. Ciąg pieszo rowerowy, tak zostanie oznakowany. Będzie tutaj dopuszczany oczywiście ruch rowerowy. Będzie to ścieżka rowerowa. Na koniec kadencji pan udaje, że buduje ścieżkę rowerową, a starosta mówi wprost, że to jest po prostu przebudowa chodnika, a nie budowa ścieżki rowerowej. Proszę się do tego odnieść. Wie pan, nie chcę się spotkać z zarzutem, że jest to konferencja prasowa komitetu czy kandydata. Ja nie będę się odnosił do tego, co... Ale ja nie proszę o odniesienie się do wypowiedzi oponentów politycznych, tylko radnego, opozycji i starosty jarocińskiego. Jest to budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zgłoszenia.